Siema, z tej strony Mileka, przed wami nowy odcinek z LCPDFR. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 119 epizodzie. Dziś, moi drodzy, patrol na autostradzie, mianowicie na Palomino Highway, czyli tej maksymalnie na prawo, gdyż wiecie, że mamy trzy główne autostrady, czyli tą, do tego mamy tą i do tego mamy tą. I dzisiaj będziemy patrolować sobie na tej. Maksymalnie w prawo. Pisaliście, kurde, Kamil, zrób taki odcinek, w którym nie będziesz brał żadnych wezwań, tylko sprawdzał ludzi. No i dobra, moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek. Ale, moi drodzy, czym my dzisiaj będziemy patrolowali? Słuchajcie, Renault Sport. Moi drodzy, jest to najnowsze auto od tego modera, od którego braliśmy te wszystkie super auta. Zrobione jest, ono jest ono zrobione parę dni temu, nawet chyba, nie wiem, wczoraj mniej więcej. Wygląda tak kozacko, jak zobaczyłem połączenie czarnego z żółtym i do tego jeszcze z góry białe, to tak dobrze wygląda, że po prostu nie, to jest geniusz. Aż się zmotywowałem do zrobienia sobie własnej paczki teksturek dla tego, dla różnych typu aut, typu CVPI, Chevrolet Tahoe czy Dodge Charger. Właśnie takie czarno-żółto-białe. To by mogło ciekawie wyglądać, przyznajcie. Ciekawie wygląda ta mieszanka. Ale co? Dziś patrolujemy sami. A, zapomniałem wam pokazać, dzisiaj patrolujemy w takim fajnym kapeluszu. Ponieważ wiecie, była ostatnia aktualizacja EUP menu. Zarąbiście teraz to wszystko wygląda. Ja sobie wyłączam silniczek, czekam aż ktoś tutaj coś przekroczy prędkość. Ja was zapraszam serdecznie na odcinek. A my ruszamy. No i moi drodzy, tak się prezentuje ze środka jeszcze, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Jednoosobowe. Tutaj mamy Game 68240, pozdrawiam się serdecznie. To jest właśnie youtuber, który zrobił ten model. Świetnie to wygląda. No i co, moi drodzy, klikniemy sobie F5. Maksymalna prędkość to 70. Ciekawe, aż to się przekroczy. Myk, myk. Komuś chyba pękła guma, czy coś takiego, ale nie jestem pewny. No, ludzie przyspieszają. Ło. Ja włączam już silnik, żeby być w gotowości. F5. Słuchajcie, w gotowości. 01 do centrali, zgłaszam, iż rozpoczynam dzisiejszy patrol. Dzisiaj rozpoczynamy wcześniej niż zwykle, bo... Znaczy, w sumie i tak wyszło na 8. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy też normalnie. Fajnie wygląda oświetlenie z tyłu, zobaczcie. Geniusz. Po prostu tak mi się podoba ten model, że ło. Świetny jest po prostu. Strasznie mi się on podoba. Cisza, spokój. Słuchajcie, jeśli przez kolejne 3 minuty będzie spokój, to zrobimy jakąś rutynówkę, co? Na jakimkolwiek aucie. No, aż dziwnie, że się nic z tego. Jezu, wszystkie rejestracje czyste. Coś przedawnione. Nie, jakieś inne auto ma przedawnione. Słuchajcie, jedziemy znaleźć to auto, które ma przedawnioną rejestrację. Mam nadzieję, że nie skręciło w prawo. Nawet jeśli skręciło, to zaraz je będziemy mieli. Słuchajcie, w ogóle jest on naprawdę, kurde, nieoznakowany, ponieważ jest tak dobrze zrobiony. Nie no, słuchajcie, mam... Co ten koleś robi? Proszę zatrzymać. Zwróćcie uwagę, że tylko tu się świeci światło. Nigdzie indziej. Świetne. Świetne jest to, że to jest naprawdę, kurde, auto nieoznakowane. Proszę, proszę jechać. Proszę, proszę, proszę. O, zatrzymał się.
01 do centrali, zgłaszam i zatrzymałem ciężarówkę, która wpierdzieliła się na jakieś auto. Po prostu skręciłam mocno strasznie. Rejestracja jest czysta. Dlatego trzeba sprawdzić. Najprawdopodobniej będzie mandat w wysokości dużej, naprawdę dużej. Walniałem mu taki mandat, że się zesra. Dobra. Zobaczmy. Dzień dobry panu, oficer Milek, komenda miejska. Znaczy komenda w sumie... Nie wiem jak to nazwać. Ostatnio się śmie... Ktoś, kolega się ze mnie śmiał, że tego... Powiedziałem na jakimś odcinku komenda miejska straży leśnej. No to jak może być miejska, skoro leśnej? No to nie wiem jak to można nazwać. Może... kurde, aż rozkminiam, no. Nie wiem. Kontrola ruchu może, o, kontrola ruchu. Oficer Milek, kontrola ruchu. Poproszę pana dowód. No, trochę odszedłem, dobra. 01 do centrali, sprawdźcie mi Daniela Ricardo. Poszukiwany? Ja pierdzielę. 01 do centrali, zgłaszam, że mamy tu kolesia poszukiwanego. Przyjdzie mi wsparcie. Wyłaź z auta, jesteś aresztowany. Sparaliżuję go co najwyżej. Stój, nawet nie próbował włazić. O nie, a się zaraz zrobi korek, bo babka wyszła i to się zacznie od tego, że jedna osoba wyjdzie, potem wyjdzie kolejna, będą się po kolei bali i zaczął tak skakać FPS, że się zdziwimy. Tak to będzie. Jest pan aresztowany, jest pan poszukiwany, dlatego ma pan przesrane. Daniel Ricardo, kurde, udało nam się złapać kolesia, który był poszukiwany. Nieźle, nieźle. Chodź tu. Hello. I tą traka jeszcze po tą ciężarówkę. Chciałbym. Nie da się, no szkurde. Dobra, zaraz przyjedzie ekipa techniczna i je to ogarną. Tak naprawdę, jeśli mamy być szczery, to po prostu to auto za jakiś czas zniknie, więc luz. Zaraz odjedzie o ten radiowóz. No i zwróćcie uwagę, my też sobie wyjeżdżamy. Ten koleś jak dziwnie pokraśnie jeździ. Co on robi? Co ten koleś robi w ogóle? Obserwujmy go chwilę. A się wpierdzielę jeszcze, ale nie, dobra. Nie, no chyba nic żadnego nie robił. Dobra, słuchajcie, skręcimy sobie tędy. I wyjeżdżamy główną drogą na, na Palomino Highway. Jezu, świetny jest ten kurde Renault. Strasznie mi się podoba Renault Sport, ale on mi się tak podoba, że chyba nawet zrobimy dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek, co? Nie uważacie? No już za niedługo powiem wam, że trzeba szykować nowe intro, bo to przecież jest odcinek. Ten odcinek to jest 119. No a w 120, od 126 już ciśniemy nowe intro. W 125 odcinku ostatni raz będzie to intro, co teraz jest. No i potem już ciśniemy z nowym, dlatego ja już rozkminiam jaką muzykę dać. Się zastanawiam, już najprawdopodobniej mam wybraną, ale muszę... Szukam czegoś ewentualnie może jeszcze lepszego. Zobaczy się. Dobra. 01 do centrali, zgłaszam, iż zatrzymuje się. I przeglądamy dalej. Czy się rozpędzają? No niektórzy coś naprawdę rozpędzają. Trzeba, jak jest jakaś, nie wiem, przedawniona rejestracja czy coś, to trzeba pilnować, żeby tego, żeby... Trzeba pilnować, jaka jest nazwa dokładnie auta, bo nie, większość aut... O, Patriot. No to Patriot to będzie ten. No.
Kurde. Dobra, udało się. Już myślałem, że walnę w niego, ale minimalnie mi się udało nie walnąć. Zastanawiam się, gdzie on powinien zjechać. Wiecie co? Powiedzmy, żeby zjechał. O. O, idealnie. Jakby. Kurde. Dobra, żeby tu zjechał naprzeciwko. Tak, żeby też nie zasłaniał tej tabliczki, bo nie chciałem tam go zjeżdżać, bo wtedy by zasłaniał tabliczkę. Jeszcze prosto się musi pojeść. O! O, idealnie, idealnie, dziękuję. 01 do centrali, zgłaszam się, zatrzymałem czarnego Hammera z rejestracją 8... Poczekajcie. Z rejestracją 87SZF817, który ma najprawdopodobniej przedawnioną rejestrację. Owner's license expired. Okej. Okay. 01 do centrali, wychodzę do celu. Dobra, proszę pana. Oficer Milek, kontrola drogowa. Poproszę pana dokumenty. Proszę pozostać w samochodzie. Brake lost. Centrala, sprawdźcie mi Drake'a Losta. Okej, okay, wszystko się zgadza. Dobrze, proszę pana, wszystko się zgadza. Proszę jeszcze tutaj dmuchnąć do takiego urządzonka. Zobaczymy pana. Zobaczymy pana. Czy ma pan jakieś narkotyki? To świetnie, że pan nie ma. Bardzo dobra informacja. I briefalizer. Mam nadzieję, że też nic nie wykaże. Świetnie, proszę pana, jest pan czysty. Jedyna sprawa to to, że auto ma przedawnioną rejestrację. Dlatego poprosiłbym pana, żeby pan wyszedł z auta. I proszę pana, pańskie auto zostaje odholowane. Ja panu dziękuję. Proszę sobie wezwać taksówkę. Nie, 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 koleś. Co ty robisz, koleś? Się uparł, że chce wejść do auta, tak? To pogadamy inaczej, jak mówisz, że chcesz zostać w aucie, to pogadamy sobie inaczej. O kurde, taki to uparciuch. 01 do centrali, zgłaszam, iż cel postanowił, że się uprze i cały czas wchodził do auta. Musiałem go aresztować, żeby się uspokoił wreszcie. Jezu, on tak jakiś szybko typek pojechał, lol. Niesamowicie szybko. Przeszukam jego auto, bo najprawdopodobniej ma on coś. Skoro chciał tak zostać przy tym aucie, to najprawdopodobniej może mieć nawet łup z napadu, czy cokolwiek. Centrala, status jest okej. Ło, jak się maska dziwnie otwiera. Lol. Dobra. 01 do centrali, prześlijcie mi tow truck na rozgałęzienie do Nose Headquarters, to się nazywa, jak to się nazywa? Nose Headquarters to jest, no, to jest jakby główna baza dowodząca Nose, czyli tej jednostki specjalnej co do tego, co ma straż graniczną, patrolują tego granicę, plus ci, no ci ten Nose to ten, wiecie, taki SWAT specjalny, no nie? Wiecie, o co chodzi, coś podobnego do SWATu. Więc tutaj na to rozgałęzienie przyślijcie mi tą traka. Potrzebuję dla czarnego Hammera. Stoimy na... Nie wiem, jak to nazwać. Komuś pękła opona, dlatego ja od razu idę to sprawdzić. Możemy sobie zrobić drugi odcinek z tego... Z tego Renault. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Proszę zjechać, dobra. 01 do centrali, zgłaszam, że zatrzymałem kolesia, któremu pękła. Dosłownie słyszałem, jak pękła opona.
A powinienem poczekać najpierw tutaj tak realistycznie na informację. Okej, okay, i teraz podchodzić. Dzień dobry, proszę pana, oficer Milek, kontrola drogowa. Poproszę pana dokumenty. Wie pan, że panu przed chwilą pękła opona, prawda? Dobra. O, widzę, że się adres się zgadza. 01 do centrali, sprawdźcie mi szybko brodę Rika Di Palme. Okej, okay, proszę pana. Proszę jeszcze tu dmuchnąć. Nie, jeszcze briefalizer. Dobra, proszę pana, ja poproszę, żeby pan wyszedł z auta. No i przykro mi to mówić, ale musi pan niestety wziąć sobie taksówkę, dlatego proszę pana, ja po pana auto muszę wezwać tą traka, przykro mi bardzo. Za tą traka płaci pan, można odebrać. Będzie można odebrać auto na posterunku policji. Najprawdopodobniej do serwisu zawieziemy. Skontaktuję się z państwem. Z panem. Skontaktuję się z panem. No, proszę pana. Żegnam się z panem. Proszę wezwać sobie taksówkę. Przykro mi. Ej, coś mi się zbugowało i tego, i auto mi miga cały czas. Zwróćcie uwagę, że kierunkowskaz. Dobra, wstawię mu mandat, wiecie? Co pan robi? Idź stąd, koleś, co ty robisz? Uuu, jakie brutalne. No, zostanie sobie tu. Uuu, ja się teraz wywaliłem. Jezus Maria. Dobra. Szybko. Na skuśkę biegniemy, dobra. Wracam do radiowozu. No, zbugował mi się, kurde. Mi cały czas stryka tutaj lampeczka. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, słuchajcie, będziemy... Może zatrzymamy się tutaj, o. O! Owner Wanted gdzieś było, to chyba to jest Owner Wanted, tak? Tak! 01 do centrali, zgłaszam, już mamy kolesia, który jest poszukiwany. Znalazłem auto, które prowadzi najprawdopodobniej poszukiwana osoba. W każdym razie osoba, na którą przypisane jest auto, to jest poszukiwana. Ucieka, ucieka! 01 do centrali, jak najszybciej wsparcie. Wszystkie jednostki z Palomino Highway poproszę tutaj. 100 i zatrzymaj się. To jest akurat też addon, moi drodzy, ten Renault, więc jest bardzo szybki. Ajdź! Ale sobie poturbowałem auto, dobra. Wy jesteście panowie od taranowania. Stój! O! No teraz to się chyba wystraszysz, ziomek, co? Przebiliśmy opony. Z rodziny centrali przebiliśmy oponę. Lewą przednią, lewą tylnią. Uhuhu. Dobra, lecimy do niego. I teraz patrzcie na to. Fatality. Stój, policja! Jesteś aresztowany. Na spokojnie, podchodź do niego. Dobra. Ksiomek, chyba już wiesz, na co jesteś aresztowany. Wszystko się zgadza, centrala, sprawdźcie mi szybko
Jacka Kramera. Wszystko się zgadza. Przez Los Santos Sheriff Department, czyli najprawdopodobniej zrobił coś i potem chciałby się po prostu wrócić do Los Santos, bo Sheriff Department to wiecie. Akurat jechał w stronę tego, w stronę miasta, więc najprawdopodobniej coś przeskrobał na pustyniach i chciał tutaj jakiegoś nowego życia zaznać, kurde. W swoim niesamowitym skoku. Dobrze, że jest jeden pas wolny cały. To jest akurat spoczko. No i co, moi drodzy? Zrobimy sobie tak. Police do not cross, proszę. Pyk. Police do not cross. Auć, auć. To bolało. Dobrze, że oni będą teraz jechać jednym pasem. To jest akurat fajne. Dobra, no i co? Przeszukamy sobie szybko autko. Wiadomo, zanim oddamy do tow trucka, to trzeba przeszukać. Sprawdzimy. To jest chyba BMW, mi się wydaje. Już nie wiem. Dobra. Teraz szybciutko. Przeszukam bagażnik, więc poczekajcie chwilę. Już myślałem, że we mnie wjedziesz. Dobra. Słuchajcie, no robótka niezła, powiem wam. Ale matowy, fajne jest to, że ten kolor jest taki matowy. Ej, nie mogę wejść w ogóle. Lol. Rzeczywiście, z tej strony nie można wchodzić. Dobra. Pojedę do tego auta. Trzeba koniecznie przyparkować. I teraz mogę do tego auta wejść. Ale fajne. Z drugiej strony wejść nie mogę. Najprawdopodobniej tu w ogóle drzwi nie ma. Chociaż powinny być. Dobra. Okej. Okay. Teraz już police do not cross można sobie anulować. Wszystkie te barierki. I teraz tak. F6, remove. Dobra. Zero jeden do centrali, przyślijcie mi szybko tu. Nie! O Jezu! A dobra, nie przysłaliby, bo nie wykryto żadnych martwych ciał. To dobrze. To fajnie, bo jak się przy przypadek zrobi takiego misklika, to wiecie, to potem przyjeżdża się do tego Coroner Service, nie wiadomo po co. Się tu kręci. Dobra, moi drodzy, także my czekamy na tą traka. Póki co ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że epizod wam się spodobał. Piszcie, co myślicie. My się widzimy w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć. Możecie też pisać jakieś propozycje, co chcecie jeszcze.